Cześć, ja jestem Kuba, a to co widzicie ze mną to Jeep Wrangler Rubicon z 2021 roku, który pod maską ma 2-litrowy benzynowy silnik generujący około 300 koni mechanicznych. Samochód stoi na 26,5-calowych oponach. Pożyczyłem ten samochód z myślą, żeby przenieść się do niego na czas wakacji razem z moją dziewczyną Natalią. Zapraszam Was teraz na tour po samochodzie i opowiem, jaki jest plan działania. No i teraz tak, wszystko pięknie, bardzo ładnie, jest samochód, jest bagażnik, jest namiot. Teraz jeszcze pozostaje tylko zrobić zakupy. Sporządziłem sobie tutaj całą listę rzeczy, które udogodnią nam wyjazd, więc pierwsza część zakupów rekreacyjna. Krzesełka, stoliczek, palnik, jakieś naczynia, mata, żeby sobie to wszystko wyścielić. No i świeczki, muszą być świeczki, może jakieś ładne lampki, żeby sobie zrobić klimacik, wiecie jak jest. Część druga, sanitarna. Baniak, 40 litrów, zrobić sobie prysznic, żeby móc na dziko umyć siebie, albo te naczynia, oczywiście mydłem ekologicznym. No i część logistyczna, czyli kupić pudła, do pudeł powsadzać ubrania, narzędzia, wszystko i tak dalej. Do roboty. Jest i ona. Zdane? Tak. Moje gratulacje, jestem dzisiaj bardzo. Dziękuję bardzo. Możemy już jechać na wakacje? Jest, proszę. Tak, to jest szkoła filmowa w Łodzi, bardzo znana. Dziękuję bardzo. Fajnie. Nigdy więcej tutaj nie przyjdę chodzić. Idziemy na wakacje. Mam Natalię, mojego wiernego operatora. Zapraszam Was teraz na tour po samochodzie. Pokażę wszystkie zakupy, jakich dokonałem przez ostatnie 3 dni. Palnik gazowy, żebyśmy mogli sobie coś ugotować. Świeczki, prysznic, zwiotka, szufla. Jak palnik, to oczywiście BHP musi być. Gaśnica, rozgałęziacz, przetwornica, żebyśmy mogli ładować też takie rzeczy jak laptopy i tak dalej. Bateryjki do światełek. No i najważniejsza rzecz, piłeczka do sprawdzania poziomu, bo mam tam schowane najazdy do poziomowania samochodu. Zapraszam teraz do środka, może z tej strony. No to mamy tak, matę na ziemię, stół, dwa krzesełka, rozkładane wiadro 10-litrowe. Pod spodem są właśnie najazdy. Tutaj w tych pudłach ubrania, tutaj ręczniki, mata do jogi, bo Natalia się oczywiście uparła. Tutaj tymczasowa lodówka. A powiedz, skąd ją mamy? Zabraliśmy ją z Auchan, była z działu rybnego. No i jest taka fajnie pachnąca, dezynfekowałem ją mnóstwo razy. Tutaj rzeczy kuchenne, garnki, jedzenie. No i tutaj z tej strony jeszcze mamy butlę z gazem. I to w zasadzie tyle. Oczywiście dokupiłem kłódkę na namiot. Mamy wszystko. Urobiliśmy się, zgrzaliśmy się. Najwyższa pora jechać. Ładuj psa. I sprzątaj bajzel, który zrobiłem. Dobra, jedziemy. A gdzie jedziemy? Do Kolana. Gdzie jest Kolano? Na Kaszubach. Kto tam jest? Nasi znajomi z Wydziału Aktorskiego. Hell yeah. Jedziemy. Powodzenia. Ale chyba nie rozwalić szyby, prawda? Nie powinno. No starczy tego. Nie bój się.
Czy my możemy raz pojechać na wakacje i nie mieć żadnego przypału? Jest dramat. Zostało nam jeszcze 150 km do celu. Od 2 godzin jedziemy już w takim deszczu. Wycieraczki nie dają rady. Widoczność jest... No nie, widać na 100 metrów, ale jest wszystko tak porozmywane, że... Dramatyczne jest to. Jak oceniasz przejazd? Bardzo trudny, cała pogoda. Beznadziejnie, jest godzina 22. Jak się było też tak? Tu jest, dobra. Jest 22. Ileś tam, nie wiem. Zajechaliśmy właśnie do kolana. Tu jest impreza totalna. Jesteśmy zmęczeni, mamy psa w namiocie. Tak, namiot już jest rozłożony. I jutro pokażemy, jak to będzie, jak to wygląda. Tak. Ja właśnie jestem w trakcie przebierania spodni. I jednocześnie przebieram spodni i trzymam kamerę, ale... I idziemy zobaczyć, jak grają we flanki. Nie, przepraszam bardzo, idziemy grać we flanki. No ty idziesz grać we flanki. Ty też będziesz grała we flanki. Jak nie? Nie. Dobra, zobaczymy. Tak czy siak. Widzimy się jutro rano. Cześć, nadaję spod kołdry i jeszcze dwóch innych warstw, jest masakrycznie zimno. Jesteśmy tutaj z Luną. No więc jednak namiot na taką pogodę, czyli 16 stopni, nie jest super przygodą. Strasznie zimno, jestem pod kołdrą. Jest tutaj Luna. I jest nam mega zimno. Jesteśmy po nocy. Jak było? Mów. Generalnie odkąd wyjechaliśmy na wakacje, to cały czas jest beznadziejna pogoda i spaliśmy w naszym namiocie, który bardzo mocno odczuwał wiatr i burze w nocy. Szczerze mówiąc, myślałam, że zginiemy, ale przeżyliśmy. Mi się spało wspaniale, bo no jak jeszcze... Natalia poszła spać, to ja polazłem pić, więc... Tak, i jeszcze powietrze się skraplało w namiocie, bo nie przewietrzyliśmy z wiadomych przyczyn, więc cały czas kropelki spadały mi na twarz. Zastanawiałam się, czy jest jakiś przeciek. Lucy nie spało się super. No i... Ona już wraca do domu. Tak, ona jedzie do Warszawy. Nasi znajomi poszli na konie, gdzieś tam są. Jest Kuba. Kurwa, komar mi wleciał do gęby. Jezu, proszę, już też złe rzeczy się mogą skończyć. No i nie wiemy jeszcze, co będziemy robić dalej, bo jesteśmy totalnie nieprzygotowani na taką pogodę. Ja mam jeden outfit na taką pogodę. Więc... No tak samo jak ja, mam jedną bluzę i jedne dresy, no i więc kurtkę. Więc zaczniemy od małych kroków, od przebrania się i zjedzenia śniadania. Dokładnie tak. Dobra, lecimy. No to dawaj, opowiadaj, co nam zrobiłeś na śniadanie.
Pierwsze śniadanie namiotowe to jest jogurt z płatkami owsianymi, z chią, malinami, borówkami, bananem i masłem orzechowym. Jedyny minus... Luna! Idzie, dzielna. Klapki 4x4. Dzielnie niesie nasze rzeczy, prowadzi psa. A jak kulturalnie. Piwo, specjal. Jedyne piwo, które można pić, jak jest nad morzem. Wesele? Tak. Hajtamy się na Kaszubach? Tak. Zajebiście. Bear Grylls. Mógłbyś mi pomóc! Kochanie, tak się robi filmy. Tak. Co się stało? Atakują nas! Czy sobie poradzi? Atakują nas!